Cześć, tu Mamik, zapraszam na Dune Imperium. Solo zagramy przeciwko Torvalowi i Bestii. Gramy najniższy poziom, czyli ten nowicjusz, dlatego mam wszystkie surowce, czyli tak jedną przyprawę, jeden pieniążek i jedną wodę. Mamy pierwszą kartę konfliktu. Gra będzie standardowo 10 punktów zwycięstwa albo 10 kart konfliktu zagrane. Jeśli piąta karta, czyli ten dek się tutaj skończy, dostaną po jednym mistrzu. I ogólnie resztę zobaczycie mniej więcej, jak to wygląda na grze. Czyli mamy tak, on idzie sobie na to pole, ignoruje wszystkie koszty, dostaje sobie 4 kosteczki do garnizonu. Czyli tu będzie jego garnizon i to była cała jego tura. Teraz pojedziemy ja. Trochę źle zacząłem, bo ten powinien być pierwszy, ale powiedzmy, że będziemy pamiętać. Teraz ja bym jechał, czyli ja bym sobie zagrał w pierwszej rundzie tą kartę, czyli dyplomację. Zagrywam tu, dostaję jeden przesunięcie plus jeden wody, tak? Do tego mogę umieścić, a powiedzmy, że jedną kosteczkę umieścimy sobie. I teraz jedzie bestia. On idzie na pole to. Do tego się przesuwa oraz i wkłada swoje dwie kosteczki do swojego garnizonu. Torvald sobie jedzie. On ma Arrakeen, tak, czyli idzie sobie do Arrakeen. Tu dostaje jedną kosteczkę do walki plus dwie swoje wkłada i sygnaturę, czyli dostaje przyprawę z tej swojej zdolności, którą tu ma. Teraz ja bym sobie zagrał kolejną akcję, czyli tak. Myślę, co by tutaj sobie zagrać ciekawego, tak żeby, chyba muszę tą kartę zagrać, czyli tak, mogę sobie gdzieś wysłać, a tutaj ten nie powinien być, na pole, bić mi się z nim nie chce, to sobie zagram tu, dostanę 3 pieniążki, raz, dwa, 3 pieniążki, do tego miałem akcję z pierścionka, czyli jedną przyprawę odrzucę po to, żeby zdobyć jeden punkt wpływu we frakcji, w której przeciwnik ma większy wpływ ode mnie. Mają go tylko tutaj, czyli tu się przesunę i to była moja ostatnia akcja. On ma taką akcję, że idzie tutaj, nie może, czyli bierzemy następną kartę. Następna karta jest ta sama. Następna karta jest taka, że idzie tutaj, także nie może. Bierzemy następną kartę, idzie sobie tutaj i dokłada jedną kosteczkę. I tak by wyglądała cała nasza tura. Tak, teraz mamy fazę, w której będziemy sobie kupować. To idzie na stos kart odrzuconych. Mam 3 pieniążki. Za 3 pieniążki mogę sobie coś kupić. Powiedzmy, że sobie kupię... tak, żebym jeszcze coś sobie zrobił fajnego. To sobie weźmiemy za 2 pieniążki. Może wyjdzie jedynka. Nie wyszła niestety. Dobra, czyli to by się skończyło. I teraz siły robimy, tak? On ma 6 siły. Ja mam 2 siły. Plus mam jeden mieczyk. A on będzie miał mieczyków. Też ma jeden ze swojej karty. Czyli jeden. Czyli w tym momencie tak. On dostaje 2 punkty. 2 pieniążki i do tego się przesuwa na jakimś torze. Zasada jest taka, że przesuwa się tam, gdzie ma najmniej, powiedzmy, że na tym, bo wszędzie ma tak samo. Ja dostaję 3 pieniążki, czyli położę sobie 5, a 2 oddam. Tu mamy tak, te nam oczywiście odpadają i możemy sobie jechać następną rundę. Teraz ja przejdę sobie, znaczniczek sobie wezmę, będę pierwszym graczem, pozbieramy naszych ludków. Tak, tyk, tyk, pyk i tutaj są, nie ten, nie ten, ten tu i możemy sobie zacząć drugą turę, tu tylko zapomniałem dołożyć przypraw. Te sobie idą na karty stos odrzuconych, no i piątka kolejnych kart, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, nową kartę konfliktu tutaj będziemy mieć i co tutaj nam wyjdzie? Wychodzi nam 6 punktów i 6 pieniążków, przepraszam, ale my mamy, potrzebujemy 8 pieniążków i sobie zagramy, myślę, kartę z tym trójkątem, czyli pójdziemy sobie jeszcze raz tu, żeby dostać 3 pieniążki, czyli to sobie odłożymy, weźmiemy piątkę, pyk. Teraz jedzie ten gracz, czyli on sobie idzie na pole to, plus dostaje 1 do tego, tak. Teraz jedzie ten gracz, on sobie idzie na to pole wyżej i też dostaje jedno przesunięcie, co mnie bardzo cieszy. I teraz ja sobie jadę. Ja mam taką zdolność, że sobie muszę tą kartę zagrać, czyli iść sobie na to pole, zapłacić 8 kasy, żeby dostać tego ludka do dalszej gry. To pole, raz tylko idziemy, to pole tak samo, raz tylko idziemy. Teraz jedzie bestia. Bestia idzie sobie tutaj wyżej, dostaje jedną kosteczkę. Teraz jedzie ten, on jedzie sobie do Fremenów, przesuwa się raz, dostaje 1 punkt w tym momencie. Ma pole z krzyżykiem, czyli wsadza 2 wojowników, żołnierzy do walki. I ja mam jeszcze jedną opcję tutaj. Co byśmy sobie tu zrobili? Tu z nim się pościgać o ten punkt zwycięstwa, chyba tak, miał 6 kasy. Dobra. Wybrałem sobie tą kartę, idę sobie tutaj, czyli dostaję jedną kosteczkę. Teraz tak, mogę sobie wsadzić jedną kosteczkę. Dobieram sobie kartę. Nie mam kart w tym momencie, to muszę przetasować. Tak. I to by było wszystko na tą chwilę, co sobie zrobimy. Czyli mamy fazę pozyskiwania, czyli tak, ja mam 3 pieniążki. Szkoda, tej karty nie zagrałem. Mogłem inaczej zagrać, no trudno. Mój błąd. A i tak przyprawy nie miałem. Dobra. 3 pieniążki, za 3 pieniążki sobie mogę kupić tę kartę. To jest... No dobra. Karta, która mówi, że muszę się gdzieś opuścić plus 2 przyprawy zapłacić, żeby 2 razy gdzieś się podbić na jakimś torze. Rozpatrujemy walkę. On ma 4, ja mam 2, plus on ma kartę, która mu daje 2. On wygrywa, czyli dostaje 6 kasy, ale mu biorę tylko 1, wezmę, bo za to ma 1 punkt zwycięstwa, za te 6, za 7 pieniążków. Ja dostaję tylko 4, czyli biorę sobie piątkę, oddaję zetkę i teraz będzie bestia pierwsza. Usuwamy, tu nigdzie nikt nie był na przyprawach, czyli dochodzi po jednej przyprawie wszędzie. Pyk, tu sobie usuwamy, ja już mam wszystkie figurki 3, oni mają po 2 cały czas. Odwrotnie, pyk, pyk. To sobie zresetujemy. Kolejna karta, która nam mówi, że pierwszy gracz będzie dostawał punkt zwycięstwa plus, co tu mamy? Ochrona Bastionu Imperium. Tu będzie sobie wkładał swoją kontrolę. I możemy jechać tak, czyli to sobie bierzemy. Zagrane. 5 kart. Raz, dwa, trzy, cztery, 5, czyli wszystkie. Czyli jak będę dobierał, będę musiał sobie przetasować talię. I jedzie bestia, tak? Bestia sobie robi akcję zbierania, czyli to mu się najbardziej opłaca, czyli dostaje 5 żniwa, plus sobie wkłada 2 żołnierzyków. I tak, czyli on był ostatni, czyli jedzie teraz ten do góry, on idzie do tych, czyli raz się przesuwa i może sobie włożyć ludków, których nie ma. I teraz ja bym sobie jechał. Ja bym sobie mógł jechać w ten sposób, że te przyprawy są kuszące i chyba sobie pójdę po te przyprawy, czyli raz sobie, chociaż nie, bo nie mam aż tyle ludków, czyli bym musiał iść sobie tu z dyplomacji na to pole za jedną kropelkę. Dwie kosteczki od razu mogę włożyć, do tego mogę dołożyć dwie kosteczki z akcji. Raz się przesuwam, dostaję jeden punkcik w końcu. Ok, i teraz jedzie ten bestia, czyli on sobie ma zbiory znowu. Teraz najbardziej korzystne jest pole to, czyli dostaje 4, czyli 2 ma i piątkę odrzucam i dostaję ten punkt zwycięstwa po prostu. Teraz ten do góry jedzie, idzie sobie na to pole, raz się przesuwa, nie ten, raz się przesuwa, dostaje punkt zwycięstwa, nic nie wkłada i teraz ja mam jeszcze akcję, ja będę miał dwie akcje teraz sobie. Teraz jakoś to sensownie bym musiał rozegrać. Tej karty nie mogę użyć, tej karty nie mogę użyć. Chyba bym musiał gdzieś iść na pole, gdzie bym mógł dostać karty. Karty jedynie bym mógł dostać tutaj z tych kart, które mam. Ale ta karta jest za dobra, którą chciałbym poświęcić na to. No, trudno, musimy zrobić, czyli zagramy tą. Pójdę sobie tu. Nie mam dwóch przypraw, także tam opcję nie wykorzystuję. Tutaj mam, że kosteczkę mogę sobie włożyć i teraz pytanie, czy mi się opłaca? Włożę, bo to jest za duży, za fajna karta. I kartę dobieram sobie z talii, czyli muszę przetasować swoją talię i dobrać jedną kartę. Chodzi mi z mieczykiem, tak? Teraz byśmy mogli zagrać jeszcze raz sztyleta, żeby sobie wysłać tego gościa tutaj za dwie kasy. Czyli 3 z powrotem. Bierzemy sobie tego ludka i kartę. Dobra, i teraz zagrywamy sobie znowu kartę, czyli idziemy sobie tutaj, dostajemy kosteczkę, którą, właśnie nie wiem, czy już mi się opłaca, nie, odłożymy tutaj i dostajemy kartę intrygi, z kiedy wygrywasz konflikt, czy przyprawy mogę zdobyć. Dobra, dosyć fajna karta, ale i tak byśmy musieli zakończyć, tak? Teraz mamy fazę, z której sobie będziemy kupywać karty, czyli mam 3 kasy, tu ja nie wyłożyłem karty, 3 kasy i albo bierzemy tą kartę, która jest dosyć średnia, albo bierzemy tą, która mi pozwala czyścić sobie rękę, która jest dosyć fajna, bo w tej grze ciężko się czyści rękę. 4 siły on ma, ja mam 1, 2, 3, 4, 5 dyszkę, do tego mam raz z karty, zobaczymy co mu wejdzie. 2 mu tylko wchodzi, także ze spokojem. Udało nam się, choć troszkę tych ludków tutaj straciliśmy, ale było warto, bo będziemy sobie tak kontrolować to pole. Dostaniemy jeden punkt zwycięstwa, on dostanie dwie kropelki, ale kropelkę oddaje, bo za 3 kropelki dostaje punkt zwycięstwa, czyli nam ucieka. Tu będzie wchodziła jeden ten, tu nam spada, tu nam wracają, ten wraca, ten idzie do siebie, tu karta wyjdzie, te wracają, wróć, nie temu dałem, ten zdobył to i czyli ten bestia będzie miała 3 kropelki, a nie ten. Dobra, możemy jechać dalej, to sobie muszę pozbierać tylko. Mamy A, i tą kartę oczywiście bym zagrał, czyli 3 przyprawy bym dostał. No, bo... Trzy przyprawy dostał. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Idealnie. Znacznik pierwszego gracza przechodzi do niego. Jadę od tyłu, tak jakoś dziwnie zacząłem, ale tak już będę kontynuował. I możemy sobie jechać dalej. Co tutaj mamy? Pierwszy jedzie on, czyli zielony. Zielony idzie sobie na pole. To i do tego jedną kosteczkę sobie wkłada na to. Aha, nie, karty konfliktu nie wyciągam. Karta konfliktu mówi nam, że dwie karty spisku plus raz się przesuniemy. Tak, tamten na dwie kropelki. Dobra, to teraz ja sobie mogę jechać coś ciekawego. Myślcie, co by tutaj fajnego sobie zagrać. Na pewno zniszczę tą kartę, tak? Czyli tam sobie zniszczę i gdzieś się mogę przesunąć. Najbardziej mi się opłaca chyba przesunąć tutaj, żeby dostać jeden punkt zwycięstwa. Po prostu. I oczywiście jakąś akcję bym musiał wykonać. Nie mam 4 przypraw, to muszę sobie wziąć 2 kasy. Dwa razy kasę sobie wezmę. Ok. I teraz jedzie sobie ten. On idzie na to pole, które ja przed chwilą weszłem. Nie, to wyżej idzie, przepraszam. To wyżej i 2 kosteczki sobie umieszcza tu, plus 2 może sobie wsadzić. Pyk. Zielony. Zielony idzie na to pole i raz się podnosi. Ok. Teraz ja mam 2 przyprawy i 2 razy mógłbym się przesunąć. Ale żadnych z pól mi nie pasuje, żeby to zrobić na tą chwilę. Zrobimy sobie to. Pójdziemy sobie po przyprawy, tak? To, bo to mi się najbardziej teraz opłaca. Czyli tak, idziemy sobie, wysyłamy tego gościa tutaj. Po pierwsze sobie zwijamy wszystkie te przyprawy, które są, czyli 3. Do tego dostajemy jedną przyprawę za naszą kontrolę. Do tego z tej naszej pasywki ostrożny dyplomacja, czyli raz możemy wyrzucić sobie przyprawę, żeby dostać jeden punkt wpływu na torze, gdzie jesteśmy najniżej. Znaczy niżej niż resztę, czyli powiedzmy, że sobie pójdziemy tutaj, bo ta coś mi nie po drodze jest. I do tego wszystko. Tak, wszystko. Ten jedzie do tego miejsca. Raz się podnosi tu i dostaje 3 kosteczki. I to jest walka, czyli wkłada 3 kosteczki na środek. O kurde. O kurde, bo on troszkę tutaj... nazbierało się, a czy mi się opłaca tam w ogóle się bić z nimi? Pytanie takie troszkę średnie, bo mi się nie opłaca tam bić z nimi. Zrobimy sobie coś takiego, że zagramy zmianę sojuszu, tak? Czyli raz się wycofniemy na tym torze, musimy zapłacić 2 przyprawy za to. I wyszczelimy gdzieś raz, dwa sobie tu, żeby wziąć ten sojusz plus 2 kosteczki możemy sobie dołożyć tu. A ludka wysyłamy sobie w to miejsce, czyli za 5. Raz, dwa, trzy, cztery, 5. Po to go wysyłamy tam, żeby wsadzić naszego gościa do rady. A pasywkę, czyli jak wysyłam na zielone, jeden mniej płacę. Nie zauważyłem, bo to też wysłałem tak. Miał jeden więcej i to tam wysłałem. Dobra, mniejsza z tym, mój błąd, nie zauważyłem. I tak by praktycznie to się zakończyło. Teraz pozyskiwanie karty. Ja mam 3 pieniążki plus 2, czyli 5 pieniążków. I teraz mamy tak, dosyć fajne akcje, bo będziemy sobie wyjęli za 5 pieniążków to, które będzie nam czyściło rękę, czyli mam jeszcze 1, może wejdzie 1, to sobie weźmiemy, jest 1, bierzemy, czyli tak, to mamy. Teraz oni dwie karty. Pierwszy gracz był zielony, czyli zielony ma tak 2 punkty plus 5, czyli ma 7. Bestia nie ma nic, ale ma raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, czyli ma 14. Czyli tak, bestia się podnosi raz na torze, gdzie jest najniżej, czyli tu. Bestia dostaje 2 karty intrygi. 2 karty mu się przydadzą. Ten dostaje 1 kartę intrygi i 1 przyprawę w tym momencie. Pyk. Czyli nikt nie dostał punktu zwycięstwa. Karta była dosyć słaba według mnie, żeby się bić tak mocno o nią, ale to już była ich sprawa. Pyk, 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 pyk. I teraz to i to. Dobra. Czyli tu mamy już 5. rundę, czyli to im dochodzi po jednym ludku. Sobie dołożymy resztę kart konfliktu, żebyśmy pamiętali. Czyli mamy znowu tu i tu dokładamy, z tego co pamiętam. Ok, znacznik przechodzi, czyli ja będę pierwszym graczem. Karty mi się skończyły, czyli muszę wszystkie przetasować. Teraz oblężenie tego, czyli walczymy o to. Czyli tu też bym mógł zdobyć. Raz, 2, 3, 4, 5. I możemy zacząć. Dobra. Trochę opornie to zbieranie punktów mi idzie. Ale co tutaj mamy? Za 2 przyprawy mogę się podnieść. Super, to mi się podoba. Czyli tak, wysyłamy sobie na pewno tutaj, żeby wziąć 1 kostkę do konfliktu, do tego wsadzimy sobie 3 plus dobieramy kartę, a z tej sobie za 2 przyprawy podniesiemy się na tym torze, na tym o 1 i dostaniemy 3 kasy jeszcze do tego. Ok, teraz bestia idzie sobie na to pole obok mnie, do tego dostaje 1 kosteczkę, która idzie do konfliktu, a ten drugi sobie będzie zbiera sobie stąd, bo to mu się najlepiej opłaca i nie ma kosteczek, żeby sobie wsadził, czyli to idzie do niego. 1 plus 3, czyli jeszcze nie będzie miał. Będzie miał 6. I teraz moja tura znowu. Dobra, teraz mi się opłaca zrobić coś takiego, że mogę iść z tej karty, mogę iść sobie tu albo tu. I tak nie wezmę karty ale nie, jeszcze mi się to nie opłaca z tego względu, że mam za dobre karty. Akurat w tym momencie mi to się nie powiedzie. Dobra, zagramy tą, czyli tak, 1 kartę będzie mógł sobie wziąć na rękę. Pyk, do tego wysyłam sobie gościa. Tutaj mam 2 punkty wpływu. Kosteczka i woda, czyli tak, wodę sobie wezmę. A kosteczkę sobie wrzucę od razu na konflikt. Tej nie będę przynosił na razie. Zobaczymy, jak sytuacja się rozwinie. Bestia ostatnią kartę bierze, sobie idzie tu i raz się przesuwa, czyli dostaje punkt zwycięstwa. Ich talia się skończyła, także muszę przetasować. I jedzie sobie tamten, on idzie do rady, sobie idzie tutaj i 1 kosteczkę będzie sobie wrzucał na pole. I teraz ja. Zagramy sobie to, żeby sobie dostać kartę spisku, myślę, może jakaś fajna wejdzie, bo tu już mi się nie opłaca, czyli pójdę na kartę spisku, czyli raz się tu podniosę. Z tej akcji mogę sobie wyczyścić rękę, znaczy 1 kartę odrzucić, czyli odrzucam sobie tą kartę i 1 kartę intrygi. Karta intrygi mamy albo mamy punkty zwycięstwa, albo 10 przypraw na koniec gry, czyli w przypadku remisów to by mi się fajnie kombowało. Bestia jedzie, Bestia idzie na to pole. Pyk. Raz się podnosi. Dostaje jeden punkt zwycięstwa. I może sobie wsadzić ludków. Niestety nie ma ludków. Ten drugi sobie robi żniwa. Żniwa najbardziej mu się opłacają w tym miejscu, czyli tak 3 dostaje. 3 dostaje, czyli 2 mu oddam, a z tego mu wezmę i dostanie też punkt zwycięstwa. 1. Pyk. Ok, mi zostały karty takie tylko do zakupu, czyli mam 5 kasy. 6-7 kasy mam. I co by tutaj było fajnego? 7 kasy, na pewno to. Za 2, czyli mi zostaje 5 kasy. 5 kasy. Kurczę, to jest fajne, bo tam... Nie, 5 kasy. Myślę, że to 5 kasy, jeszcze jedna kasa, nie, niestety nie wyszła mi, no to liczymy tak, ja mam 8, nic więcej mi się tu nie zmieni, on ma 2 plus do jego dojdzie 2, ok, czyli też za dużo mu się nie zmieniło, czyli tak, ja mam punkt zwycięstwa, czyli ich doganiam, do tego walczyliśmy sobie o to pole, tu od razu wsadzę. On dostaje 4 monetki, nie ma żadnej, czyli 3, 4, to nie są jego, to nam będzie spadać, to idzie tu, ludziki wracają, tyk, tyk. To sobie idzie tu i mamy następną rundę, czyli teraz walczymy o kartę intrygi i 3 przyprawy. I mamy bestię, która pierwsza idzie sobie na to pole, raz się podnosi i może sobie wsadzić ludków, niestety nie ma żadnych. Następnie ten robi żniwa, czyli idzie sobie tutaj, bo tu mam najwięcej, czyli dostaje 2 te. A ja dostaję jedno za moją tutaj frakcję. Ja sobie nie poczyściłem karty, ja sobie poczyszczę. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Co mi tu wyszło fajnego? Nie mam karty, ale... Dobra, czyli wyszło mi czyszczenie, mogę sobie coś wyczyścić. Czyli powiedzmy, że ja sobie za tą kartę pójdę najpierw tutaj, żeby dobrać kolejną kartę. Po pierwsze. Po drugie, żeby dostać kosteczkę, którą sobie wrzucam tu. Na razie nie będę jakoś ostro walczył. Dostanę tak, no i jedną monetkę dostanę z mojego tutaj, z tej zdolności. Bestia idzie na to pole, pyk, raz się przesuwa, czyli dostaje punkcik zwycięstwa, może wrzucić swoich kosteczki, nie ma, ten idzie na pole, to, czyli też się raz przesuwa, nie może wrzucić, bo nie ma i teraz ja bym jechał, czyli ja co bym mógł sobie zrobić? Ja sobie zagram tę kartę, bo ona jest dosyć fajna. Czyli tak, na początku zdobywam 1 punkt wpływu, jeśli odrzucę przyprawy na torze, gdzie jestem najniżej, czyli tu mi się opłaca, żeby sobie dostać 1 punkt. I teraz mogę wysłać na jakieś z tych pól, które mi się te pola opłacają. Opłaca mi się pole, to chyba iść, ja mam tą zniżkę, tak, jeśli wysyłam na zielone, czyli opłacę 1, żeby dostać z powrotem i 1 kartę dobieram. Dosyć fajna karta. Dosyć fajna i niefajna, bo teraz bym musiał zrobić coś tam. Dobra, mniejsza z tym. Pomyślimy, zobaczymy. Czyli to zrobiliśmy, teraz jedzie bestia. Czyli tak, bestia sobie robi taką akcję, że idzie na pole Arkini. Nie mogę, na szczęście, bo ta karta dosyć dużo mu by dawała w tym momencie. To idzie na mobilizację sobie, czyli idzie tutaj i wrzuca swoje 4 kosteczki. 4 kosteczki. Długo nie miał kosteczek, także mu się przydadzą te 4 kosteczki na następną rundę, bo w tej rundzie już nic nie zrobi. Ten idzie na pole. To i sobie wrzuca jedną kosteczkę tu. Czyli tym fartem powiedzmy, że sobie można powiedzieć, że sobie wygrałem tą bitwę. Teraz co ja bym tu chciał zrobić? Ja bym chciał zrobić, wysłać ludka na to pole, które nie mogę wysłać w tym momencie. Ale zrobię to inaczej. Czyli tak, zagram sobie tę kartę. Czyli najpierw sobie gdzieś wyślę gościa. Gościa mogę sobie wysłać, powiedzmy, że tu jak wyślę 3 karty, ale czy ja chcę teraz, nie walczymy o nic takiego ambitnego, żeby dostać 3 karty. Trzy kasy po prostu. Czy iść po przyprawę. A to musiał wodę oddać. Nie, po prostu wezmę sobie 3 kasy. Czyli tak, to sobie rzucę za 5. I teraz tak, jedną przyprawę, 2 przyprawy oddaję. Raz się cofam na torze, czyli cofam się tu, po to, żeby gdzieś się przesunąć o 2. O 2 mi się opłaca tutaj. Raz, 2, czyli dostaję ten znaczniczek plus kropelkę wody. Tak. I jeden punkt sobie tu przesuwam. To była jedna akcja. I drugą akcję, jaką sobie mogę zrobić. Cały czas mi się nie opłacają tamte akcje. Dobra, zrobimy tę akcję, czyli tak. Nie zagraliśmy żadnej karty tej, czyli mamy tak. Jedną kartę możemy sobie odrzucić z zagranych, bądź ze stosu kart odrzuconych. Stos kart odrzuconych mamy na pewno te słabe karty, czyli tą sobie odrzucimy. Teraz możemy sobie wysłać tutaj, żeby dobrać kosteczkę. Tu dostaniemy i kartę intrygi sobie weźmiemy. Tracisz w konflikcie 3 żołnierzy, dostaje punkt zwycięstwa. Dosyć fajna. I to by było wszystko na tą chwilę. Mam tak, 2 siły plus 2 siły, 2, czyli 4 na zakupki mam. I bym musiał chyba sobie kupić tego gościa, żeby się podnosić. Tak, żeby się podnosić na tym torze, na którym nie mogę wystartować. On był za 4, czyli wszystko się zgadza. Kartę intrygi dostaję. Jeśli masz co najmniej 3 punkty wpływu na 3 torach frakcji, na koniec gry fajna karta i 3 przyprawy dostanę. Raz, 2, 3. Oni nic nie dostali, bo ich nie było po prostu na tym torze. Pyk, pyk, pyk i tyk, tyk. Tyk. No i mi się rozleciało to wszystko. Gościu za ostro wjechał. Pyk, pyk, pyk. Ok, to sobie zwijamy. Chodzi następna. Zapomniałem, czy któryś tu był, kurczę, zawsze zapominam dołożyć. Na pewno nie był na moim torze żaden, a czy jakiś tu był, ten ma... Nie wiem, czy tam był, tu na pewno chyba nikogo nie było. Tu nie wiem, czy był, czy nie był. Nie był, bo bym musiał wsadzić żołnierzyków. Ten. Dobra, ja muszę przetasować karty swoje. Pierwszym graczem będzie teraz ten. Ty jesteś pierwszym graczem. Nie dałem sobie tych tutaj, czyli tak. Dostaję tego gościa. Dostaję kartę intrygi. Nie, kartę intrygi sobie wziąłem. Nie, nie wziąłem sobie. Tom i dostaję 2 pieniążki. Tego sobie nie zrobiłem. Teraz wchodzi nowa. Czyli tak, na 2 wybranych torach kropelka i ten. I pieniążek. On idzie na to pole, się przesuwa o raz. Czyli dostaje 1 punkt zwycięstwa. Teraz ja sobie nie przetasowałem tych kart jeszcze. Hop, 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 hop. Raz, 2, 3, 4, 5. 5 kart. Mamy tego czarnego gościa. Czyli powiedzmy, że sobie tak, najpierw pójdziemy tu, żeby położyć tego czarnego ludka tu, jedną kosteczkę plus dwie mogę wrzucić, do tego dobieram jedną kartę, do tego jedną pieniążka dostaję z tej karty, ok. Teraz jedzie bestia, bestia idzie na to pole plus dostaje dwóch do garnizonu, teraz jedzie ten, idzie na pole Arrakeen, jest zajęte. Niestety, jeszcze raz na Arrakeen, mu się nie zazębiło, idzie tutaj, dostaje jedną kosteczkę i te sobie wrzucę, czyli mamy trzy kosteczki dla niego. I ja teraz jadę. Co ja bym teraz jechał? Czyli tak, ja sobie zagrywam tę kartę, czyli raz się przesuwam tu i sobie mogę iść na zielone. Na zielone 4 kasy i 4 kosteczki. Tak, 4 kasy płacę, czyli 3 kasy, bo ja mam tą zdolność zniżek. Do tego 4 kosteczki sobie wkładam. Ok, teraz idzie bestia. Bestia zbiera, najbardziej mu się zbiera, płaca z tego, czyli ma 4 kosteczki, 4, 5, 6, 6 będzie miało, czyli 4 kosteczki dostaje, czyli tu i może sobie dwóch ludków wrzucić, dobra, teraz jedzie ten, ten idzie na flagę, flagę ja zająłem, czyli nie pójdzie tam, następnie idzie na to pole, czyli tu idzie i dostaje 3 kosteczki, raz się przesuwa, dostaje 3 kosteczki, 3 kosteczki do walki. I teraz ja bym coś musiał sobie wymyślić, mogę sobie wymyślić coś takiego, co mi się za bardzo nie opłaca, tak, dobra, może nie tyle, co za bardzo nie opłaca, ale nie mamy tej karty wyłożonej cały czas, czyli tak, idziemy sobie tu, dwie kropelki musimy zapłacić niestety za to, dobieramy 3 karty, 3 karty dobieramy, jedną kartę możemy sobie odrzucić i możemy sobie dwóch żołnierzyków wrzucić. Teraz wyjechała bestia, tak, swoją ostatnią turę, zajęte, twierdza, twierdza jest tutaj, czyli tak, tu idzie raz do przodu i dostaje dwóch żołnierzyków, którzy idą od razu na wojnę, do tego dwóch sobie dokłada. Dosyć się zrobiło ciasno. I teraz tak, co byśmy sobie tu zrobili? Powiedzmy, że zagramy tę kartę. Czyli tak, najpierw to sobie zrobimy, to moją pasywkę, czyli przeciwnik ma więcej tutaj, czyli dostaje jeden punkt. Do tego musimy sobie wysłać gościa. Gościa sobie wysyłamy na niebieską, czyli wysyłamy tutaj, czyli dostaje tak kropelkę. I mogę wysłać jednego ludka, wysyłam go do walki. I to by była cała moja tura. Teraz będziemy sobie walczyć, ale najpierw sobie coś kupimy. Mamy tak 2, 3, 4, 5 na zakupy, tak? Czyli na pewno ta mi się fajnie tu opłaca. Tak, dosyć fajnie będzie działała po prostu jako pasywka. To jest 1. 4. I chyba, że wyjdzie jedynka, nie wyszło. Dobra, 4 i mamy tak. Najpierw sobie policzymy, jak to wygląda, czyli mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6. 6, czyli mamy 12. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 12. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I też mamy 12, czyli mamy wszyscy równo. Ja mam do tego 4 siły, czyli 4 mam z mieczyków. Do tego mogę sobie wysłać żołnierzy ze swoich garnizonów na obszar konfliktu. Wysyłam sobie jednego, żeby dostać jeszcze raz, dwa. I teraz oni, czyli zielony ma 2 i bestia ma nic nie ma, niestety. Dobra, czyli tak, ja mogę się przesunąć na 2 torach, tak? Czyli na 2 torach. Co mi się tu opłaca ciekawego się przesunąć? Na pewno mi się będzie opłacać tu raz przesunąć i na pewno będzie mi się opłacać tu raz uciec, bo odbierze mi punkcik. Teraz, który to był? Zielony, tak? Czyli tamten. Dostaję 1 kropelkę, nic się nie zmienia i dostaję 2 kasy, też mu się nic nie zmienia. Dobra. Ok, dołożymy tę przyprawę, żeby nie było, żebym później zapomniał. Ten wraca tu. Pyk, pyk. Ci wracają do mnie, ci wracają do niego, Ok, i teraz ta cała banda ucieka, czyli tak, ci uciekają, pyk. To muszę sobie pobrać, 5 kart, raz, dwa, trzy, cztery, 5, jeszcze 2 mi zostały, czyli w tej rundzie nic nie wymyślimy. Ja będę pierwszym graczem. Gdzieś tu było, tracisz w konflikcie 3 swoich żołnierzy, czyli to zagrywam, żeby dostać punkt zwycięstwa. Normalnie w grze bym tego nie zrobił, ale jeśli gramy na solo, to mogę sobie, tak powiem, cofać ruchy i kombinować. Dobra, i my sobie zaczynamy. Zaczynamy sobie w ten sposób, że weźmiemy sobie tę kartę. Tak, tę kartę, tak, nic innego tutaj nie ma. Wyślemy sobie go tutaj, czyli 2 kropelki muszę stracić, żeby dobrać 3 karty. Raz, dwa, muszę przetasować. Trzy. Do tego 2 przyprawy sobie oddam po to, żeby raz się przesunąć na tym torze i dostać 3 kasy. 3 kasy. Dobra, gdzieś bym musiał iść, wydać tą kasę. Jedzie bestia, czyli idzie sobie tutaj. Raz się podnosi, czyli idzie tu. Zielony idzie sobie tam wyżej. Dostaje 2 kosteczki. Pyk. Idzie tu. Też się raz podnosi i jadyja, czyli tak, doszły mi fajne i niefajne, tak powiem, bo mamy zieloną kartę, która mi, nie, to nie jest zielona, dobra, to zagramy sobie tak, tego gościa wrzucamy sobie tu, żeby dostać 1 kosteczkę, która od razu idzie tu, my sobie dołożymy 2, żeby troszkę powalczyć. Do tego będziemy ciągnęli 1 kartę. Do tego dostaniemy stąd 1 kartę i to by była cała nasza akcja. Jeszcze pieniążka dostaniemy sobie tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery, 5 i wymienimy sobie na całą 5. Dobra, jeszcze zobaczę, czy mam jakieś tutaj fajne. Obejrzę wieszczką kartę. Dobierz ją albo ją zniszcz. Dobra, zagramy sobie spisek. Tak, zagrywamy sobie spisek. Obejrzymy sobie wierzchnią kartę. Mogę ją dobrać albo zniszczyć. Dobieramy, bo to jest ta fajna karta, która będzie nam coś tutaj dawała, ale chyba jej nie zagramy. Zagramy. Czyli teraz jedzie. Ja jechałem, czyli teraz jedzie bestia. Bestia sobie idzie na ten tor, dostaje 1 ten i dostaje 1 punkcik. Musimy przetasować im te karty. Zielony ma przyprawę, czyli tak pójdzie tutaj, czyli 3, 4, 4. 5, 6, 7 i dostaję jeden punkcik. Tyk. I może sobie dwie kosteczki wrzucić. Dobra. I teraz ja bym jechał. Czyli ja sobie zagram tę kartę, czyli tak. Pójdziemy sobie po przyprawy do mnie, że tak powiem. Czyli dostanę 3 przyprawy. Do tego jedną ekstra. Z tych przypraw musimy się raz gdzieś cofnąć. Tu się cofniemy. Będziemy 2 przyprawy i o 2 się podnosimy. Raz, 2. Czyli to sobie dostaniemy. Dostaniemy 1 punkt i kartę spisku. Od razu sobie oglądamy. Obejrzyj wierzchnią kartę. Mogę ją odrzucić albo zniszczyć. Jest ta. Nie zniszczymy ją. To szkoda tej karty. I teraz jedzie tak. Bestia. Jedzie sobie. Tutaj raz się podnosi, czyli dobrze, że mieliśmy, bo by nam teraz odjął wpływ. I ten idzie na to pole. Dostaje 3 przyprawy. I co? I może wrzucić, nie wrzuca, bo nie ma. To sobie musimy zresetować. Dobra, to sobie weźmiemy, bo trochę tych kart mi zostało. Czyli mamy tak, 1. Tu sobie odłożymy. Pyk. Będę miał konkretne teraz zakupy, bo trochę tych kart nazbierałem. I teraz tak, mam wieś wolnego ludu, ale czy ja mam jakąś kartę wolnego ludu? Jeszcze sobie zobaczył, tak wyłożyłem Fremeni. Gdzie tu są jakieś Fremeni? Są jakieś Fremeni? No nie, nie mamy Fremenów, czyli to się nie aktywuje. Dobra, trudno. Czyli mamy tak, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 na zakupki. 7 na zakupki, to powiedzmy, że sobie to bez... Za każdą kartę Fremenów, która masz, dobra. Czyli to jest tak, 5, jeszcze 2 mogę... 1 mi został i dobra, to walka, czyli tak 4 i 4, tak, ja mam raz, 2, 3, 4, 5, 6, czyli mam dyszkę, do tego mogę wysłać garnizonu, nie mam, a on ma swoje plus 1, niestety tylko 1, czyli on dostaje kartę intrygi. Będzie druga jego karta. I 3 przyprawy. Raz, 2, 3, 4. Czyli dostanie 1 punkt. Tutaj. Ja sobie gdzieś pójdę 2 razy. Raz, 2. Biorę to, żeby dostać 1 punkcik. I kartę intrygi sobie wezmę. Sprawdzamy sobie warunki końca gry. Jeden z graczy dojechał do 10. I teraz jeszcze mamy końca gry. Mamy tak, na trzecim bądź więcej, czyli jeszcze dostaję 2 punkty zwycięstwa. Nie mam karty, przyprawa musi płynąć, czyli tej, która tam zdobyła sobie punkty. I tak by praktycznie wyglądało solo. Tym razem mi się udało wygrać na najniższym poziomie. Na tą chwilę wszystko. Dzięki i do następnego.